Rex, będąc na stacji kosmicznej, przygotowywał swój kolejny atak na kład. Nagle otrzymał wiadomość od Fivesa. Rex! Rex! Słyszysz mnie? Tak, Five, słyszę cię. Co się dzieje? Atakują nas! Kto? Gdzie? Zaatakowała nas kursant Guard w Dalderanie oraz 442 batalion na Bys. Jesteśmy atakowani z dwóch stron. Doom Legion wypowiedział nam wojnę. Dzięki za wiadomość, Five. Wiecie co robić. Planowaliśmy to. Rex chciał powiedzieć Fivesowi o swoich następnych ruchach, ale transmisja została przerwana. A inwazja rozpoczęła się. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Man of War Assault Squad 2, gdzie na sesji RP, na modyfikacji Star Wars Galaxy at War, robimy to, co gracze mi kazali, czyli tym razem, jak pokazało intro, 501 został zaatakowany przez Kursant Guard, tak samo został zaatakowany 41, wynikła wojna galaktyczna, w której po jednej stronie konfliktu jest 442 Siege Battalion, właśnie Kursant Guard, Doom Legion i niezdecydowany Galactic Marines, a po drugiej jest 212, 501, 41 i Shadow Legion, a Wolfpack nie bierze udziału w tym konflikcie jak na razie. Ja się ogólnie trochę rozchorowałem. Jest początek roku szkolnego, a już kaszlę, kicham i mam chrypę, więc to pewnie słychać. A może ten głos jest lepszy od tego mikrofonu, nie wiem. Co dzisiaj Commander Fox sam osobiście postanowił zaatakować bazę 501 na Alderanie. I to bazę kosmiczną. Z dwóch stron. Jedna strona jest tutaj przez jego porucznika dowodzona. Byle jakiego porucznika. Tutaj jest pan. I taki oto oddział. Tu jest masa klonów. Jeśli 501 ma 200 ludzi, to 65. Kursant Guard może mieć jakieś 300 coś do 400, bo 501 ma 230 maksymalnie, do 230 ludzi. To nie mogą mieć dwa razy więcej ludzi, albo 100 więcej. No i zobaczymy, czy poradzą sobie Kursant Guard. Oczywiście od razu przestrzegam, że początek będzie lagował i to strasznie, żeby przedstawić taką bitwę, no ale no trzeba się poświęcać. W ogóle tutaj dowodzi tą placówką jakiś nieznany, elitarny klon 501 Legionu, jeszcze z czasów wojen klonów tutaj jest. Jedyny ma DC-15C, jeszcze ma DC-15A. To są heavy gunnerzy. O, przeleciałem trochę mapę, o. I ogólnie problemem było to, że klony z Kursant Guardów potrafią... O, właśnie, miałem to zrobić. To muszę usunąć, ponieważ... Kursant Guard potrafi na tej mapie się tutaj grupować w tym miejscu i klony przepychają się przez ściany i trafiają tutaj do tego segmentu, który jest zakryty, i dlatego robię to, żeby mogli tędy wybiegać na wszelki wypadek. No i uzbrojenia 501 wyglądają tak, że tutaj mają kilka klonów na początku. Ogólnie stawiają bardziej na zniszczenie przeciwnika na samym początku, licząc na tą obronę. Jest ustawione nawet dobrze. Tutaj dalej są magazyny, gdzie też klony postanowiły się usadowić. Tu jest jakiś też magazyn, gdzie są też klony, jakieś, nie wiem, 8? Raz, nie, 7 klonów. Tu jest, to byłby magazyn nowy, właśnie co zbudowali, ale tu też 7 klonów postanowiło być i bronić tego przejścia. Tu jest mostek, od razu przy hangarze to może nie jest najlepszym pomysłem, ale... Tutaj się chowa właśnie ten dowódca stacji. Tu są sypialnie, koszary. Korytarz główny. Tutaj jest przejście do control roomu, gdzie też parę klonów jest. Tu jest kolejny jakiś magazyn, jakieś większe rzeczy. Tu też jest jakiś magazyn z elektroniką jakąś rozwaloną w części. Oczywiście tu jest, nie patrzcie, że to jest skrzynka Wehrmachtu. Tu też jest jakaś elektronika, tu też było w budowie widać. Tu też miało być coś, widać, że klony zabarykodowały się. No i tu jest taki główny hangar, drugi główny hangar, gdzie jest najwięcej jakby przestrzeni wolnej i najmniej osłon, żeby klony mogły jak najbardziej... Co tu się stało, mogę wiedzieć? Jak najbardziej mogły się usadowić i bronić.
No i co? Komandor Fox osobiście przybył tutaj na Alderaan, tam gdzieś jest planeta. No i co? No, zaczynamy to. Bo zrobione wszystko jest przed tym, zapisane wszystko, więc powinno działać, więc zacznijmy tą zabawę. A. Coś się stało. Jest już dobry ekran, dobra, jest wszystko dobrze. F2, wszystko działa, dobra. Zacznijmy tą zabawę. Widzimy, zaczęło się strzelanie. No, nawet nie ma zbytnio lagów, ale widać właśnie, że to lata. Po prostu nie lata ciągle, tylko teleportuje się, więc na razie widać, że początek obrony klonów pierwszego pada. Pierwsze dwie barykady padły. Tutaj na flance też ten klon padł, co tu był. Druga linia też pada pod względem siły ognia Zangardów. Przepraszam za kaszel, ale no, schorowałem się trochę. Możesz coś na kaszel, żeby problemów. Oddział z tej strony ustawia się wzdłuż ścian, atakując korytarz. Ciekawe, gdzie wejdzie do pokoju. Oni czasem potrafią właśnie jak tutaj biec przed siebie i ginąć. Niech ci dwaj. No cóż, głupota to nie moja sprawa, głupota w tej grze. Hangar jest oblegany przez właśnie kursant gardów. Powoli wchodzą do koszar, znaczy do strefy sypialnej, wchodzą na mostek. Weszli na tą pierwszą linię obrony mostku. Zobaczymy tutaj na schodach, jak sobie poradzą. Do głównego hangaru jeszcze nie wchodzą. Bo poszły granaty, granat wybuchnie. Zabił trzech klonów z hangaru. Szukamy w ogóle Foxa, poszukajmy. Bo w tym czerwonym czasem go trudno znaleźć. Gdzie jest Fox? No tutaj jest. Tutaj jest, sprawdzi, strzela, już stał, dobra, biegnie. Różna to jest sytuacja. Klony wbiegają powoli do koszarki. Ale coś pojedynczo, nie chcą wbiec jakąś masą. Dlatego no, z tej strony będę klon z WC-15C, z tego co widzę. Tak. Powinni wbiec masą, tego nie robią. Dlatego giną jakieś szmatiksy. Ten hangar jest coraz bardziej czyszczony przez kursant gardów. Mostek tak samo. Mostek został chyba prawie wyczyszczony. Nie, został jeden klon. Nie, trzech klonów zostało tutaj. Czterech. Kropa zostaje, uwaga bardzo. Szybko też mogę. Zostało trzech klonów. Ten mostek będzie teraz tutaj. O, już dwóch. Dobijam jednego. Praktycznie brata, ale nie są już braćmi. Ogólnie jak podobają wam się... jak podobają wam się te moje wstępy takie, jakby powiedzieć, te wstępy tak reżyserowane, to powiedzcie. Bo jeśli tak, to będę robił więcej. I kursant gard zostawia właśnie tego klona samego sobie. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Kursant gard wbił właśnie do kosza, więc zwiększył się właśnie wybuchł od granatu wraz z giną. Ale tak, ten gard wrócił. Został chyba jeden klon odbicia, tak. Tutaj dużo granatów wyszło. Trochę kursant gard wpadło, pierwszy kontrol został zniszczony. Ten kontrol też został zniszczony. Ten samopokój też został oczyszczony. Tutaj kursant gard akurat chyba przegrał pojedynek z barykadą klonów. Ale to część już wyczyścili. Została im ta placówka tutaj, gdzie będzie trudno im przejść przez masę ognia, która będzie tutaj kierowana. Kursant gard zaczyna wchodzić tutaj. Ten klon uciekł do tej ściany. Nawet mądrze. Zostało jeszcze dwóch klonów. Oni próbują jak najbardziej wbiec tutaj, ale nie wiem czemu, co próbują wbiec aż tam. Moglibyśmy stać za ścianą.
I są wszystkie kursowiardy. Czyli się zgrupowali w tym miejscu w środku. Ja tu jest dwóch. Nie, pięciu. Gdzie jest Doom? Powiedzcie, gdzie jest Doom? Fox. Gdzie jest Fox? Tutaj. Tu się grupują. Jak wygląda mapa względem tego? Niebiescy to są kursowiardzi na razie. I widać, że większość wyczyścili, ale zostawili mostek tego jednego klona na mostku zostawili. Ile on ma fragów? Zobaczmy. Muszę sobie włączyć z powrotem. O nie, 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 nie chcę tak. No Boże, włącz się. Nie chcę tą sterować. Nie chcę tą sterować. No kurde, no wyłączył mi się ten. Ctrl Alt Shift D. Okej. Okay. No, dobra. Ile masz fragów? Masz 0 fragów, człowieku. Co ty robisz? Tutaj klony aż zniszczył ciało. Właśnie zginie chyba z kilka ciał, którego sypała się. To działko obrotowe tu robi bardzo dużo. Dobrze, że klony tu ustawiły tutaj. Bardzo dużo kursantgardów padło w tym miejscu, ale tutaj również jest ich sporo. Nie próbują na razie jeszcze wbiegać do tego pomieszczenia. Kieruje, bardzo ich jest dużo tutaj. Chyba myślę, że trzeba ich kierować. Chociaż nie, zaczynają coraz częściej, coraz mocniej biegać w to miejsce. I coś se nie radzą. Muszę trochę wbijać i dorodzić tutaj. Żeby ją zrobić, bo że se nie radzą. Wbiegać coraz większą ilością, ale tak się wbiegają przed siebie. Przed siebie, więc... Tu w chwili go pobili tego charakteru bardzo wrażny. Biegło ich coraz więcej, został ostatni klompiec z pierwszego legionu. I właśnie zginął dwa granaty w stosunku zwłoki. Ta część hangaru została oczyszczona, właśnie mówiłem, że klony się tutaj grupują, dobrze się grupują w środku, ponieważ no mają jak stąd wyjść, jeszcze tutaj usuńmy na wszelki wypadek tą ścianę, jakby powinni się jeszcze bardziej zbagować, wyłączmy jeszcze sobie HUD i oglądajmy dalej, włączmy dwójkę i oglądamy dalej. Hangar z tej strony został, nie jeszcze, został jeszcze nieoczyszczony, tutaj ciągle jest 7 klonów, tak, i powoli kursantgard zaczyna wbijać tutaj, do głównego hangaru, gdzie już parę klonów zginęło i chcę zobaczyć, gdzie jest Doom. Fox ciągle się mylę. Tutaj mylę. Jest tutaj Fox, Fox. Ja bym na jego, na ich miejscu wbił się masą do tych osłon i próbował jakoś to załagodzić sytuację. Tutaj jeszcze nie wbili. Zobaczmy mapę szybko. A mapa nie będzie działać, dobra. Nikt nie wbił, olali totalnie tą pozycję i biegną do głównego hangaru. Nie wiem, może chcą stworzyć jeden wielki checkpoint. Zobaczmy szybko, wolę tak niż widzieć, gdzie oni są. I oni wszyscy kierują się w tym miejscu. Jest ich naprawdę jeszcze sporo. To nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Tu jeden klon się zbadał za ścianą. Tak. Jak ty wyszedłeś za tą ścianę, powiedz mi? Coraz więcej kursantgardów wchodzi do głównego hangaru. Fox sama postanowił siedzieć w kącie i się nie ruszać. Ogólnie na 6 symulacji, jakie robiłem, to czasem wygrał, to pierwszy sobie wygrał kursantgard, więc nie wiem, jak to będzie. Zresztą kursantgard zawsze jest krytyczny w tym miejscu, się jakby gdzieś próbuje stąd strzelać, będąc totalnie pod strzałem. I widzicie, jakie są takie rezultaty. I coraz więcej tak robi, coraz więcej jest, chociaż no, biegają dalej, powinno działać. Powinni przejść, część kursantgardu strzela w to miejsce do tych klonów. To tutaj dostają w plecy ciągle od tamtych. Tutaj właśnie coraz więcej kursantgardów, nie coraz głębiej. Jeden jest aż tutaj, to jest najdalej, jak się zapuścili na razie. Ten jeden kursantgard stoi w kącie, poślijmy go do swoich. Niech się cieszy. Tutaj ci się chyba zablokowali, o ten LIT to je odblokuje.
właśnie. Część kursantgardów biegnie w tą stronę, nie wiem po co. Teraz się skupili bardziej na tej części i jeszcze nie zabili żadnego pizzy pierwszego. One ciągle kursantgardów są tutaj i ten w ogóle nie strzela, mimo że nie widzi przeciwnika tego tutaj. Tutaj jest trzech, już jeden został sam. Nie, dwóch został. No ten ma shotguna. A ten też ma shotguna, rozumiem, nie strzela. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Coraz więcej kursantgardów próbuje tam wybiec. Coraz więcej tam wybiegło kolejnych dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu. Wbija cały oddział. Sam Fox zmienił pozycję. No tutaj go nie ma, tylko nie jest tu. Tak, jest tutaj w tym, tutaj właśnie, niby bliżej przeciwnika, ale jednak dalej. Kursant Gar jeszcze nie wbił do tej pozycji, co może zrobić na końcu. Już się skupił właśnie na tym hangarze. Pierwsza linia została wyeliminowana i klony strzelają dalej. Klony strzelają przeciwko klonowi, więc trochę to nie strzelają dalej, ale cicho. Coraz więcej ich tutaj wbija, coraz więcej gwardii kursant wbija właśnie do hangaru. Nie powinni ginąć jak szmaty, które już czasem są. Coraz więcej klonów z głównych tych umocnień ginie. Niektórzy mają pistolety i dlatego też nie strzelają. Nie ma snajperów na tym, bo to byłoby trochę overpower, jak to się mówi. Zawodnicze dla jednej drużyny. Zresztą to jest stacja kosmiczna, jakby chodzić na coś. W ogóle rzucanie gratów na stacji kosmicznej jest nie tego. O to też postawię. Nie tego, nie rozmyślę. Fox, zasłaniając się swoim żołnierzem, wiadomo co robi, coraz więcej kursantgardów wbija właśnie do tego pomieszczenia, eliminując klony. 501 zostało ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu na tym hangarze, siedmiu na hangarze. Zobaczymy, jak sobie poradzą kursantgardy z tym. Raczej zostało ich jeszcze tutaj chyba trzech, pięciu. W tym miejscu będzie fajny choke point, bo tu jest dwa karabiny maszynowe, pistolet i dwa. Ma też karabin maszynowy, więc tutaj będzie ciężko dla kursantgardów. Muszę odkaszleć, wyłączyć mikrofon. Naprawdę, jak się długo gada, to jest to męczące dla gardła, szczególnie jak jest się trochę rozchorowanym. Fox strzela dalej. Fox idzie na pierwszą linię, niepotrzebnie, nie musi tego robić. Od tego ma ludzi. Fox wbija pierwszy do pokoju. Chyba właśnie Fox padnie od naporu karabinu. Uciekaj, Fox, uciekaj! Teraz więcej kursantgardów, o kurde, wbija w to miejsce, już szlaki się uspokoiły. Kolejny klon pada, tu jest więcej klonów, one tutaj przybiegły. Przybiegli tutaj, skąd oni tu przybiegli? Stąd. Nie wiem, dlaczego oni tam przybiegli, chyba nie wyłączyłem im ruchu, ale to ciekawie, że tutaj wbiegli. Kolejny klon pada, to jeszcze jeden klon z DC-15A. Coraz bliżej są jego kursantgardy, wychodzi i pada. Czy jak będzie zdobyć to tutaj, chyba że jeden granat to wyeliminuje, jakby pomyśleli, to by tutaj granat na środek, oni by po prostu stąd wybiegli. Kursantgardy przygotowują się do dalszego puszu. W tym miejscu jeszcze żaden klon, nie, chyba jeden klon przy barykadzie padł. O, już trochę padło nawet. Chyba wszystko wskazuje na to, że kursantgardy zdobędą Alderan, znaczy bazę nad Alderanem. Ten klon ciągle tu żyje? Już nie. Nie, dalej tu żyje. Zostawili jednego klona. Ogólnie tutaj widzicie taką barierę przeciwko przestrzeni kosmicznej i kursantgard twierdził, że skoro tutaj ma taką część dochodzenia tekstury, to będzie tego wybiegał poza bazę i będzie biegał w przestrzeni. I to tak trochę śmiesznie wyglądało, dlatego to zabarykadowałem i mówię, że to jest to, że 501 nie zdążył zamknąć hangaru. A widzę, że 501 sobie nie radzi chyba z tym checkpointem, bo trzech właśnie padło. Ale już trochę pada tu kursant gardów, powinno sobie poradzić, bo tam są dwa karabiny maszynowe.
powinni sobie poradzić. Jeśli tutaj kursant gard nie wejdzie masą, to będzie po klonach. Będzie po nich. O, jeden przyszpilony ładuje, drugi strzela. Ładuje, kolejny będzie strzelał, dobrze. Za więcej klonów jakoś próbuje obejść, to nie da się tego obejść, nie wiem dlaczego oni tak strzelają. Tutaj ten klon właśnie się odezwał. A to jeszcze jeden został tutaj, się bandażuje. Zostały cztery klony. Ja bym spróbował zrobić ostatnią akcję tym tutaj panem i próbować przedostać się do LAT, odblokować ten hangar i spróbować się dostać do LAT tego właśnie tutaj i zawrócić i po prostu odlecieć. Jak wygląda ta sytuacja? Oni dalej tutaj stoją, oni dalej mogą to wygrać. Jeśli dobrze to rozegrają, kursant guard może zostać wyeliminowany właśnie na tym narożniku. Gdzie jest Fox? Gdzie jest Fox? Fox. 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 Tu biegnie. Sto coraz mniej kursant guardów. Weźmy, podeślijmy ich w to miejsce, bo nie wiem co oni tutaj robią. Oni biegną. No biegnijcie, idioci. Sobie ten rząd tutaj właśnie ginie. Psik! Ach, przepraszam. A ja właśnie tym właśnie oto żołnierzem z 501 spróbuję podbiec do LAT. Ach, katar. Uwielbiam to. Twoim zadaniem jest wbiec do LAT i nie zostać zabitym. Ej, tu jeszcze żyją klony, zapomniałem o tej barykadzie. Powiedz szczerze. Przecież nie, bo tutaj Fox biegnie, więc. Leć trochę wyżej. No, przeleć to. Czemu nie możesz? Lel? Dobra. Ale zabawa, dobra, wyłaź to. I właśnie zginąłeś. Przez to, że nie mogłeś odlecieć. Ale tu jeszcze żyje kilku klonów, aż chyba czterech. Zobaczmy, jak mają statystyki. Ten ma 4 fragi, ten ma 0, ten ma 0 i ten ma 2. Jak już wygląda ta sytuacja, ten ma 17 i ten ma 14, więc kursant guard mają problem lekki, to duży. Wyślijmy tutaj więcej klonów, kursant guardów, bo oni muszą zdobyć nawet Foxa, oni muszą to zdobyć, żeby mieć wtedy spokój i zdobyć kolejną właśnie część tej bazy, ponieważ będzie im trudno. Zresztą już jest trudno. Wyślijmy nawet jeden oddział tutaj, żeby miał jak strzelać, żeby coś pomógł. Tutaj też dużo kursant guardów zginęło, bardzo nawet. Najwięcej zginęło ich tutaj i tutaj. I właśnie ginie ich najwięcej tutaj. A jeszcze tu zostały te klony z 501 Legionu. Powinni mieć idealny przestrzeń na tamtych. No, powinni sobie poradzić, na daleko są lepsi. Przyszpili ich, dlatego ta część tutaj może teraz. Serio? Serio? Przyszpiliście ich i ci nie wbiegli. Co za idiotyzm. A ja im trochę pomogę, bo te klony są ułomne. Tam strzelać. Wbiegnijcie też tutaj. Pomogę im, bo widzę, że sobie nie radzą. Został jeden klon.
Wiem, że nie powinienem tego robić, ale widzę, że bot ma więcej ludzi, a tego nie wykorzystuje i mnie to aż z krew zalewa. W tych sytuacjach mu już nie pomogę, tylko go nakieruję, gdzie ma iść, bo boty nie patrzą na tej mapie, bo to jest mapa w ogóle rozwinięty pirate ship, ten podstawowy. Więc zobaczymy, jak to będzie, gdzie teraz większość klonów biegnie. To ich nakierujmy, że mają wbiec sobie tutaj. Chcemy zobaczyć tutaj akcję. Dwa oddziały powinny sobie poradzić. Ale Fox biegnie. Znowu. No i ci ludzie zabili jakoś, nie wiem, 30, 40 do 50 kursantgardów, więc no, dobry szacun dla nich. Czemu ten oddział biegnie gdzieś nie wiadomo gdzie? Aha, bo się pewnie chcą złączyć z tym typem i pobiec razem. Tak. Którzy wiedzą, co ich może czekać, a ci tutaj według mnie powinni uciekać, ale nie mają jak, bo cały hangar jest zawalony zawalony kursantgardami i zróbmy akcję podobną do tego klona, tylko tym razem uznajmy, że tamten klon wyłączył właśnie tą barierę, a wyłączył nawet barierę straszenia, to powinno teraz wszystko wyssać, ale cicho. Ten oddział według mnie powinien... Boże, jakie oni są głupi. Widzicie tutaj. Według mnie powinni, te klony powinny teraz próbować się przedrzeć w tą stronę, a na razie niech czekają. Zobaczymy, jak to jest, co się rozwija w tym miejscu. Jeden klon już padł, ten granat w jedno miejsce, to jest granat w kolejne miejsce, ten klon chyba zginie od tego granatu. Nie, przeżył. Zostały trzy klony. Za barykadami ten klon wyjął granat. Cował go z powrotem. Kolejny granat poleciał przed siebie. Kolejny klon padł, zostało dwóch, ten został ranny, nieprzytomny. Teraz jest najlepsza okazja, żeby te klony uciekły do tego LAT i niech biegną. Niech biegną, bo serady nie dadzą z nimi, jest ich za dużo, tamci już padli, więc tutaj jest ostatnia szansa dla tego oddziału. Niech on ucieka jak najdalej może, zanim kursantgard zorientuje się, że jeszcze ktoś został. Ci zdążą uciec, bo nie mają szans na wygraną. Znaczy, no, gdyby wszyscy biegli identycznie, to by mieli szansę, ale widać, że mapa jest już, bitwa jest już przesądzona. Ten ich nie widzi, właśnie ich zauważył, ale zdążają wchodzić do LAT. Wszystkie weszły i LAT powinno odlecieć. Nie odlatuje. Nawet nie chcę pójść w górę. Dobra, uznajmy, że odlecieli. Na żółci to są klony 501, czerwoni to są kursengardy. Najwięcej kursengardów zginęło w tym miejscu, to tutaj był duży jakby początek lag i tak dalej. Potem ginęło ich trochę w tym miejscu, w tym checkpoincie. Dużo zginęło ich właśnie tutaj. Zachowali się idiotycznie, wbiegając po kolei i ginąc od razu. 501 zrobił dobrą robotę, wybił prawie cały atak kursantgardów. Nie pozwolił się zastraszyć, tutaj też dużo kursantgardów zginęło, gdyby nie to, że posłałem niektórych tutaj, to by tam dalej się trzymali. Tu też dużo ich zginęło strasznie, no i ogólnie tutaj wszędzie ginęli, wszędzie klony 501 dały dobrze sobie radę. Według mnie, mimo że przeżyło dużo kursantgardów, to i tak jest dobry wynik dla klonów z 501. Więc zobaczyliśmy właśnie straty. Zobaczmy też, ile kto miał fragów. Szybko. O, wyłączyłem właśnie F1, jest wszystko. Pod jedynkę. Ten miał jeden frag, ten miał 0. Miał jednego. 2. I 0. 1. 0. 1. 1.
0, 1, 0, 1, 0. No to tutaj się nie pospisaliście. To jest większość jeszcze grupy. Ci mają 1, 2, 1. Będzie ktoś miał więcej niż 2 frajki. Ten ma 1, ten ma 1, 0, 0, 1, 1, 0. I tu jest klon, tutaj biegnie. To ten chyba z 1 był. Nie, to jest 0 miał. A ten? 0, 0, 0, 1. Jeden. Jeden. Sam Fox ile miał fragów? Jeden. Zero. Zero. Jeden. Dwa. I tych miał tutaj. Jeden. I jeden. No dobrze. Rezultat taki. 501 traci bazę nad Alderanem. Sam Alderan ma dodatkowe umocnienia, więc ciężko będzie zdobyć go Kursangardą. A my będziemy widzieć się w kolejnym odcinku, gdzie Kursangard również zaatakował 401 elitarny korpus i atakuje bazę nad Byz. Więc ja się żegnam. Na razie, cześć i do widzenia.